Cześć, mam na imię Ziemowit, chociaż wszyscy mówią na mnie Ziemek. Witam Was w naszym specjalnym odcinku Świąteczne z opowieści. Wszyscy w moim wieku lubią przygody i są ciekawi świata. Dlatego wspólnie będziemy odkrywać świat zwierząt w otoczeniu naszego pięknego Wrocławia i Dolnego Śląska. Grudzień to wyjątkowy miesiąc dla wszystkich, również dla mnie. Jednak co roku nurtuje mnie pytanie, na które muszę znaleźć odpowiedź. Dzisiejszy odcinek poświęcimy reniferom i temu, w jaki sposób renifery potrafią latać. Renifery to gatunek ssaka z rodziny jeleniowatych, zamieszkujący arktyczną tundrę i lasotundrę w Euroazji i Ameryce Północnej. Dorosłe samce renifera mogą ważyć ponad 300 kg, czyli tyle, co 10 mnie. Z uwagi na rangę sytuacji i nurtujące mnie pytanie, udajemy się do Wrocław, gdzie spotkamy się z jednym z największych ekspertów w dziedzinie zwierząt, prezesem Radosławem Ratajszczakiem. Ile i jakie renifery znajdują się we wrocławskim zoo? W tej chwili mamy 6 reniferów, samca i 5 samic. Niedawno przyjechała nowa dziewczyna z ogrodu zoologicznego w Brnie w Czechach, ponieważ nasze już od wielu pokoleń tu się mnożą i potrzebowaliśmy tak zwanej świeżej krwi. To są renifery hodowlane, czyli ten podstawowy podgatunek renifera, który w wielu tysiącach osobników hodowany jest w krajach północnych, głównie skandynawskich, ale także na terenie byłej Rosji i częściowo także w Kanadzie. Jakie z charakteru są wrocławskie renifery? Nasze renifery są spokojne, bardzo przyjazne w stosunku do ludzi. Nie jest to takie oczywiste, dlatego że niektóre samce w okresie tym, kiedy jest ruja, czyli dochodzi do rozrodu, bywają agresywne. Nasz nie jest, jest spokojny, łagodny i w pełni oswojony. To zresztą są zwierzęta częściowo udomowione, więc one nie mają strachu przed człowiekiem, no i zachowują się grzecznie. A czym żywią się renifery? W naturze to jest głównie bardzo ubogi pokarm porosty, a porosty to taki dziwny organizm stworzony przez glony i grzyby. To nie jest coś, co jest jednorodne, to jest mieszanka komórek grzybów i glonów. One mają bardzo małą zawartość cukrów, bardzo małą zawartość witamin, także jest to bardzo, bardzo ubogi pokarm. No, głównie ten tak zwany chrobotek reniferowy, porost, który rośnie także w Polsce, choć bardzo rzadko. Na północy, w Skandynawii, na Syberii tworzy ogromne poduchy, ogromne przestrzenie są zajęte przez niego i to jest w niektórych okresach czasu 90%. Poza tym obgryzają liście brzus karłowatych. A dlaczego poroże reniferów sprawia wrażenie, jakby było futerkowe? No to tylko w pewnym okresie czasu. U wszystkich jeleniowatych wzrost poroża to jest kość. Żeby kość rosła, kość musi być ukrwiona, czyli musi być dostarczana przez naczynia krwionośne, musi być dostarczany budulec, czyli głównie wapń, bo kość budowana jest głównie z wapna. No i w okresie wzrostu, żeby to poroże mogło rosnąć, żeby to wapno tam się odkładało, którędyś muszą dojść naczynia krwionośne. I to młode poroże jest otoczone skórą. Skórą mocno ukrwioną, z dużą ilością naczyń krwionośnych, które pompują wapno do poroża i ono sobie rośnie. To wygląda jak taki meszek, bo jest pokryte delikatnym włosem, żeby nie przemarzało, no bo kość sama bez okrycia pewnie by przemarzała. I w momencie, kiedy to poroże jest w pełni rozwinięte, wtedy dochodzi do ścierania tego scypułu. Ta skórka, która pokrywa poroże, nazywa się scypułem. A jak często renifery gubią swoje poroże? Zawsze raz do roku. To w zależności też,
Kiedy to się dzieje? No, dzieje się to przeciętnie na wiosnę, pod wiosnę. Zrzucają stare poroże i nakładają nowe, czyli po prostu rośnie zupełnie od nowa, od zera, nowa para, nowe tyki, tak zwane, bo każda taka to jest tyka. W jaki sposób renifery potrafią latać? A to o to trzeba by zapytać świętego Mikołaja, bo my próbujemy, ale jeszcze nam się nie udało ich nakłonić do latania. Może to nie te renifery, a może im brakuje świętego Mikołaja. Myślę, że to są jakieś magiczne rzeczy. Mimo bardzo miłej rozmowy, nie dowiedziałem się, w jaki sposób renifery potrafią latać. Dlatego wyruszam w podróż do lapońskiej wioski Kalewali. Jedyna taka wioska w Polsce mieści się w Borowicach, w naszych pięknych Karkonoszach. O wiosce i reniferach opowie nam Michał, który przeniósł kawałek Finlandii do Polski. W jaki sposób wioska lapońska znalazła się na Dolnym Śląsku? Trochę przypadkiem. Trochę jej nie planowaliśmy. Jeździmy do Laponii zimą, do Finlandii albo do Norwegii. I kiedyś wpadliśmy na pomysł, że skoro w Borowicach, tutaj właśnie w samym sercu Karkonoszy, jest tak dużo śniegu, to może byśmy postawili sobie fińską saunę. I taki miał być początek, ale trochę nas poniosło. I po kilku miesiącach pracy okazało się, że to nie jest tylko jedna sauna i powstała taka wioska. No i teraz tu jesteśmy. Czym w zasadzie jest Kalevala? Fachowo to się nazywa glamping, czyli glamour camping. Takie miejsce, gdzie możesz przyjechać sobie odpocząć, ale przede wszystkim chodzi o to, że czegoś możesz się dowiedzieć. Takie miejsce prowadzi ktoś, kto ma pasję, no i w tym miejscu ta pasja jest widoczna. W naszym wypadku jest to Finlandia, dlatego śpi się w takich lapońskich namiotach, chodzi z huskimi na spacer albo karmi renifery. Czyli w takim wielkim skrócie nie do końca jest to hotel, ale też nie jest to tylko miejsce do odwiedzania. Raczej podczas pobytu tutaj, podczas spania, potem jak już wstaniesz, masz okazję coś zobaczyć więcej niż tylko recepcję w hotelu. Jakie zwierzęta zamieszkują Kalevalę? Na stałe mamy tutaj dwa renifery, Tuli i Lumi, to jest para. Później mamy naszych dwóch kumpli husky, to jest Kalev i Sampo. No i uratowany przez nas w lesie mieszanka żbika z kotem domowym, który ma na imię Achti i pewnie gdzieś tu siedzi teraz na drzewie. Także taka piątka mieszka na stałe. Czasowo też mamy trochę ptaków, mamy porobione na nich karmiki, więc jak pewnie będziecie wiosną u nas, to zobaczycie, że tutaj dosyć spora gromada. Czy wasze renifery latają? Lubią. Nie mają wyjścia w zasadzie, bo u nas mieści się przystanek świętego Mikołaja. Mikołaj, kiedy rozwozi prezenty w Polsce dzieciom, lubi do nas wpaść w nocy na krótki nocleg i śpi w jednym z namiotów. Także renifery, które u nas się znajdują w sercu Karkonoszy, no, musiały taki specjalny kurs przejść. W jaki sposób renifery potrafią latać? Podczas bardzo szybkiego biegu unoszą się nad powierzchnią. Są tak szybkie po prostu, że to powietrze, które odbijają od gleby, je unosi. Mógłbym dzisiaj zobaczyć, jak renifery z Kalevali latają? Pójdziemy i zobaczymy. Mam nadzieję, że przy tej pogodzie będą gotowe to zrobić. Wiara Michała w latanie jego reniferów wydawała się bardzo duża. Niestety, to nie był chyba ich dzień. Zamiast latać, renifery wolały się siłować i dobrze zjeść. No trudno. Tak czy siak zapamiętam Kalevalę jako naprawdę wyjątkowe miejsce. Po wizycie we wrocławskim Zoo Kalevali zwiedziłem jeszcze kilka niezwykle ciekawych miejsc na Dolnym Śląsku, o których opowiem Wam w styczniu. Niemniej jednak nigdzie nie udało mi się uzyskać odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie dotyczące reniferów. Moi drodzy, mimo największej chęci nie udało mi się ustalić, że renifery naprawdę potrafią latać. Tak czy siak, mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia!